Witajcie kochani w 19 odcinku Vlogmas. Ja dzisiaj się z wami witam prosto z łóżka. Jesula oczywiście przyszła, żeby pokazać się przed aparatem. Powiem wam zupełnie całkiem szczerze, że ostatnie kilka dni są naprawdę dla mnie bardzo ciężkie. Słuchajcie, zasypiam przed telewizorem, potem jak się przenoszę do łóżka, nie mogę z powrotem zasnąć. No i wiecie co? Takie niedospanie, rozwalenie rytmów okołodobowych naprawdę bardzo wpływa na nasze samopoczucie. Nie wiem, czy w ogóle wiedzieliście o tym, ale właśnie taka zerwana nocka jest dla organizmu tak samo zła w skutkach jak jakaś ostra, gruba impreza, a weźcie sobie połączcie grubą imprezę z alkoholem plus niewyspanie, to już w ogóle jest totalny hardcore. No i odniosę się też do komentarzy z przed chyba dwóch czy trzech vlogów, bo tam pokazywałam, że piję grzańca, a potem jechałam samochodem na trening. Słuchajcie, grzaniec. Dla mnie jest to oczywiste, że to nie jest tylko alkoholowy. Ja alkoholu nie piję już od kilku lat, także nie martwcie się. Właśnie też z tego względu, że jestem kierowcą i chcę móc zawsze wsiąść do samochodu, nieważne co by się działo, żebym miała taką możliwość, a nie jakiś głupi alkohol mnie ograniczał. Wiecie o co chodzi? Dobra, ale ja nie o tym miałam gadać. Tego szukasz? Proszę. Jak się ratuję w takie dni właśnie, gdzie się budzę, jestem od razu zamolona, pogoda za oknem nie sprzyja. Nieważne, czy pada, czy jest zimno, ja lecę na spacer, bo po prostu aktywność fizyczna mnie obudzi, a tutaj zabawka mojego pieska przyniósł mi tutaj poszkodowanego wilka bez oka. Dzisiaj oficjalnie rozpoczynam ostatnią szufladkę w kalendarzu adwentowym z kosmetykami koreańskimi i 19 jest tu na samym końcu. Jest to na pewno jeden z kalendarzy, który mnie najbardziej zaskoczył w tym roku, a jak wiecie, no otworzyłam ich naprawdę sporo i tutaj mamy krem ze śluzem ślimaka z firmy Secret Key. Ja z tej firmy miałam esencję i naprawdę była rewelacyjna, więc zobaczmy tutaj, jak wygląda ten kremik. Ogólnie śluz ślimaka jest bardzo fajny dla wielu cer. Jestem troszkę zdziwiona, bo wygląda jakby opakowanie było ubrudzone jakimś kremem. Zobaczmy, czy on jest zabezpieczony. Tak troszkę tutaj na bok wyszło, ale dobra. Nie ma tragedii, dobrze, że jest w całości opakowanie, bo to jednak, słuchajcie, kalendarz z Azji mi przychodził. 19 w kalendarzu z NYXA. Obstawiam, że może być to jakiś cień, bo raczej nie pomadka. Jaki ładny, niebieski, taki brokacik. Spójrzcie, naprawdę fajnie wygląda. No już bym powiedziała, że taka sylwestrowa propozycja. Oj, ze złej strony otwieram. Bardzo ładnie się mieni. I dzisiaj gratisowe okienko czwarte, bo jak wiecie, nie otwieram tego kalendarza od początku grudnia i spójrzmy, co my tutaj mamy. Jest to płynny rozświetlacz NYX Born to Glow. Proszę bardzo. Wow, bardzo fajnie odbija światło. Ma taki lekko różowy odcień i tutaj obok nałożę cień. Tak wygląda po roztarciu. Tak troszeczkę fioletowy odcień wpada. 19 kalendarz z bombkami. Muszę szybko otwierać, jak widzicie z tyłu łapki mojego psa, który już czeka na swój kalendarz, no bo ona wie, że coś tutaj się święci. Tak myślałam, że tu nic nie będzie, bo z tych małych okienek górnych spadają niestety dużo rzeczy na dół, więc optałem, że jutro będą podwójne. Pieskowy tutaj już czeka. Pani Pando, coś dla pani się szykuje. Szczerze wam powiem, że największa przyjemność dla mnie w tym roku to otwieranie kalendarza razem z pieskiem, bo ja widzę, jak ona czeka, jak ona się cieszy. Proszę bardzo, zajadamy. I przyjechałyśmy z pandziakiem nad rzekę. Zobaczcie, jakie pustki. Prawie nikogo tutaj nie ma. Wiatr wieje, lekka mrzawka, ale lecimy, ciśniemy zdobywać energię. Więc czeka nas szybki 40-minutowy marsz nad rzeką. Uwielbiam widok wody. To jest dla mnie coś po prostu relaksującego. Ja muszę na zwierzynę uważać, bo ona nawet o tej porze roku uwielbia wchodzić do wody, więc dlatego jest pilnowanko. Ale powiem wam, z jednej strony przykro. Słuchajcie, niedziela. Nikogo nie ma. Ani tam na górze, ani tutaj na ścieżkach. Wszyscy w domu zasiedli chyba. Zmokłyśmy. Zmarzłyśmy. Ogrzewamy się chwilę. Wycieramy. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ale szczurek. Taki dzień jak dziś, fajnie zjeść coś dobrego i ja zabieram się za krem z topinamburem, z kindziukiem, bez kindziuka, bo nie mogłam znaleźć nic z dobrym składem, a topinamburu jeszcze nigdy nie jadłam, więc zabieram się za gotowanie. Dodałam cebulkę, no może troszkę więcej niż w przepisie, ale wam coś pokażę. Tutaj będziemy nastawiali dosłownie na 4 sekundy i zobaczycie, jak się pięknie rozdrobni. Uwaga, proszę bardzo. Drobniutko posiekana.
No naprawdę mega. Według przepisu teraz powinnam dodać masło, żeby teraz wszystko ładnie się dusiło, rumieniło, natomiast ja dodam oliwę. Nastawiam minutkę w 120 stopniach, a ja zabieram się za obieranie topinamburu w tym czasie. Do naczynia według przepisu dolałam już wodę, a następnie będzie tutaj łyżeczka koncentratu z bulionu warzywnego, który ja zrobiłam właśnie w termomiksie. To jest taka domowa kostka rosołowa. No wiadomo, jest to fajne, zdrowe, wiecie co tam do środka dojecie. I teraz czas na topinambur, więc wrzucamy do środeczka. Oprócz tego do środka dodam obrany imbir pokrojony na kawałki. I teraz nastawiamy w 100 stopniach na 20 minut. Trochę tutaj było moich modyfikacji, ale zupa już gotowa. Tego nie było w przepisie, ale dodaję sobie czarnuszkę i troszkę fasoli pinto, żeby tutaj zwiększyć poziom żelaza, białka. A topinambur jest w szczególności polecany dla diabetyków. Zawiera inulinę, która obniża poziom cukru we krwi oraz ma niski indeks glikemiczny. Już próbowałam. No całkiem spoko, taki naprawdę no nietypowy, inny smak, tak? Postanowiłam, że dzisiejszego vlogmasa nagrywam na luzie, bez makijażu, no i to co widzicie na mojej twarzy, jakieś niedoskonałości, no to nie obyło się bez skutków zjedzenie tutaj, słuchajcie, tego, czego na co dzień nie jem, czyli pszenica, cukier i nabiał w postaci pizzy, pancake'ów, gofrów, więc no cóż, trzeba ponosić konsekwencje, ale raz na jakiś czas sobie pozwalam na szaleństwo. Żeby poczuć dziś świąteczny klimacik, założyłam taki śmieszny sweter z elfem. A co? Mimo, że po domu, niech będzie jakiś fajny akcent. A plan na dzisiejszy domowy dzień to lekkie porządki z podkreśleniem na lekkie. Tutaj chciałam Wam przekazać, żebyśmy po prostu nie dali się zwariować tym świątecznym porządkom, przygotowywaniom. Nic nie stanie, jak nie upierzesz firanki, nie umiesz okna. Co to zmieni w Twoim życiu? Jak tylko się zaharujesz, lepiej przysiąść, odpocząć. Mówię to ja, osoba, która po prostu w tym roku na maksa przekonała się o skutkach przepracowania także zdrowotnie. Bardzo Wam polecam wyluzować, naprawdę, ja wiem, że my jesteśmy wychowywani od tego, a co kto powie, a co to, a co tamto. Nie, myślcie o sobie numer jeden, numer uno, ludziska, tak. A druga sprawa, no to przede wszystkim troszkę pakowania, ponieważ chcę sobie to rozłożyć na raty, te prezenty, pakowanie na wyjazd, bo tak jak zawsze spędzam święta z rodzinką, także w przyszłym tygodniu wybieram się tam do nich. I czułam, i czekałam, i potrzebowałam takiego dnia na spokojnie spędzonego w domu, a już jutro kolejne fajne świąteczne aktywności, więc lubię sobie w życiu taką równowagę, jak coś się dzieje raz na maksa, a raz jak coś się nie dzieje nic, więc stwierdziłam, że no mimo, że nie robię dziś nic ciekawego, to może do Was i tak pogadam. Dajcie znać, czy lubicie też takie domowe vlogaski. Dzisiaj domowy vlog to nie mogło zabraknąć świeczki. Osłonkę Wam pokazywałam już w jakimś vlogmasie, kupiona na poświątecznej wyprzedaży, a świeca pamiątka z Gdańska, z Bath & Body Works. No tutaj już się dosyć długo pali. No i przy choince fajnie mi tutaj to nawet kolorkiem pasuje. Słuchajcie, ja zabieram się za sprzątanie. Ogólnie powiem tak, jak oglądam ludzi, którzy nagrywają Clean With Me, jakieś takie filmiki ze sprzątania, to tak sobie myślę, oni sprzątają wtedy, kiedy mają porządek. To jest takie, wiecie, delikatne. A u mnie to, co dzieje się wokół, szczerze nie nadaje się na pokazanie od garnami jeden kawałek, żeby po prostu móc tutaj stanąć w kuchni, więc u mnie tylko real life, więc myślę, żebym została ostro pojechana na YouTubie, gdybym pokazała, jak tutaj to wszystko wokół wygląda, ale wiecie, no coś za coś, no trzeba sobie ustalać priorytety, jak ja mam odpocząć albo sprzątać, no to ja sobie wybieram odpoczynek. Rozumiem, że niektórzy mają inaczej, natomiast ja jestem takim człowiekiem, że gdzieś to u mnie to zawsze schodzi na ostatni plan. Czas na świąteczną herbatkę, przede wszystkim będzie to herbata Earl Grey. Kubek zalewam tak do połowy, myślę. Do tego goździki. Syrop malinowy 100% bez cukru. Troszeczkę sobie go dolewam. Sok z rokitnika, tutaj niedużo, ponieważ jest kwaśny, można zastąpić właśnie go zamiast cytryny. No dobra, jeszcze troszkę. I do tego łyżeczka ksylitolu. Dobra, ja popijam herbatkę i w międzyczasie słucham sobie webinaru, szkolenia na temat kryptowalut. Dajcie znać, czy interesujecie się i czy przede wszystkim działacie w tym temacie. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ ja jestem zupełnie zielona. No więc dzisiaj jakieś nowe informacje, nowa wiedza. Czytałam sobie przed chwilą komentarze na YouTubie i widziałam pytanie, czy pokażę książki o zdrowiu. Jak widzicie, no mam trochę tych książek, a akurat tak się składa, że jedna półka jest cała poświęcona książkom zdrowotnym. No oprócz tutaj tych trzech.
Jeśli chodzi o tematy, no to troszkę mam książek o tarczycy. Na pewno warto zwrócić też uwagę, jeśli chodzi o jelita. To jest bardzo, bardzo ważny temat, bo wiele problemów właśnie zdrowotnych gdzieś tam się zaczyna w jelitach, więc troszeczkę tego jest. Mam też książki o genach, to też mnie interesuje. Ja sobie robiłam jakieś tam badania genetyczne. No i też jakiś tam gen mam zmutowany, także hormony, ważny temat. Troszkę mam tutaj książek o insulinooporności. To jest moja najnowsza od endokrynolog w ogóle, do której chodzę, więc doktor Magda, też ją znajdziecie na Instagramie. Ona też ma książkę o tarczycy, ale gdzieś ją posiałam. Jeśli chodzi o moje nowe nabytki, to jest Nie żeruj, głupie, no taki tytuł hardkorowy, ale doktor Ania też ją obserwuje na Instagramie Smart Shopping, jeszcze tego nie czytałam, a moja ulubiona książka, może ona nie jest bezpośrednio o jedzeniu, natomiast jest o zdrowiu, o rytmie okołodobowym, gdzie to ma wpływ tak naprawdę na wszystko. Szczerze powiem Wam, że wszystkich tych książek ja nie przeczytałam, ja jestem takim typem, że gdzieś tam sobie wyciągam jakieś tematy, które mnie interesują, ale na pewno też będę czytać więcej. No jak widzicie tutaj o tych rytmach okołodobowych więcej mam książek, bo akurat mnie ten temat no bardzo zainteresował, a na górze mam książki takie bardziej psychologiczne, ale jeżeli chcecie, to kiedy indziej mogę Wam o nich opowiedzieć, więc zamykam tymczasem szafę. Nie patrzcie na mój aparat, po prostu szkoda gadać, się rozwalił cały. Robię sobie dziś maseczkę. Ona jest właśnie z tego kalendarza adwentowego. Maseczka nałożona, no moim zdaniem te otwory na oczy mogłyby być lekko większe, no ale też biorę pod uwagę, że ja po prostu mam wyjątkowo duże, a wiadomo, jeśli ona jest też robiona na rynek koreański, no to tak, troszkę to się różni. Wyglądam jak duch, ale chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ staram się bardzo często dodawać fotki na Insta, więc zapraszam Was serdecznie, bo wpadłam chyba tam w jakąś czarną dziurę algorytmu, po prostu powiem szczerze. Mam bardzo dużo obserwujących, ale mam konto bardzo, bardzo długo, nawet nie wiem, czy nie dłużej niż tutaj na YouTubie, więc około 10 lat. Więc rozumiem, że te stare konta po prostu no jakoś się nie rozwijają i gdzieś tam wpadają właśnie w dziury algorytmu, więc byłoby mi miło, gdybyście wpadli na mojego Insta, zostawili tam jakiś ślad, polubienie, coś tam, komentarz. Fajnie by było, tak, jeżeli chcecie mi zrobić taki prezencik przedświąteczny, więc jeśli odcinek się podobał, kciuk w górę, maseczka, kto dotrwał do końca, niech napisze w komentarzu. Oczywiście, jeżeli ma chęć, zobaczymy, kto jeszcze nie wyłączył filmu i buziaki. Widzimy się już jutro w normalnym, chodzonym na mieście vlogu o 19:00. Pa, pa!